Cześć wszystkim. Witamy ponownie. Ponownie dzisiaj z bardzo dobrymi wiadomościami. Słuchajcie, jak wiecie, te 42 zarzuty, o których wcześniej mówiliśmy, zostały umorzone ze względu na zmianę przepisów na względniejsze, ale mamy to. To, słuchajcie, jest wyrok sądu, umorzenie postępowania, odczyn z artykułu 116. Drugiego postępowania. Innego postępowania, tak. I teraz oczywiście sąd postanawia umorzyć postępowanie odczyn z artykułu 116 w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dwa, obciążyć Skarb Państwa kosztami postępowania, czyli po raz kolejny was no niestety, i nas. Wszyscy za to zapłacą. Ale uzasadnienie, słuchajcie, to jest to, na co czekaliśmy i na co wszyscy, wy też czekaliście na pewno, także czytam, bo to jest bardzo ważne. Sąd zważył, co następuje. Artykuł 116, paragraf 1 a kodeksu wykroczeń został wprowadzony ustawą z dnia 28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Przepis ten jest tak zwaną normą blankietową, gdyż odsyła do przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zakazy, nakazy, ograniczenia i obowiązki w tym zakresie dookreślają rozporządzenia wydane na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Między innymi jest to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązujące w czasie dopuszczenia się przez obwinioną zachowań wskazanych we wniosku o ukaranie. Troszkę jest długie, ale postaram się streścić. I tu mamy dalej, tak. Paragraf 9 ust. 10 wskazanego rozporządzenia zawierał zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyrobu potraw z wystawionego menu spożywanego na miejscu. Przepis ten stanowił zatem ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Jego celem było zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Treść omawianego rozporządzenia Rady Ministrów wykracza więc materię konstytucyjną, gdyż swoboda prowadzenia działalności gospodarczej zapewniona została w artykule 22 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z tą normą ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Druga ze wskazanych przesłanek to jest istnienie ważnego interesu publicznego ze względu na ogólnoświatową pandemię niewątpliwie została spełniona. Problematyczne jest jednak stwierdzenie, czy ustanowienie ograniczenia nastąpiło zgodnie z zastrzeżeniem, że może być ono wprowadzone jedynie w drodze ustawy. Co prawda bowiem rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w artykule 46b punkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku, jednakże nie można uznać, aby było to wystarczające. Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 lipca 2006 roku, skoro w artykule 22 Konstytucji ustawodawca posłużył się terminem tylko w drodze ustawy, to zważyć należy, iż ograniczenie działalności gospodarczej może nastąpić w sposób konkretny i pełny tylko w akcie prawnym rangi ustawowej i nie może być dalej konkretyzowane w rozporządzeniu. Z tym zapatrywaniem należy się zgodzić, gdyż ustanowione konstytucyjnie swobody mają zbyt dużą wagę, aby ograniczyć je w sposób inny niż w drodze ustawy uchwalonej zgodnie z procedurą ustawodawczą. Artykuł 116 odsyła zatem do ustawy i wydanego w wykonaniu jej przepisów rozporządzenia ustanawiającego ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej w sposób niegodny z konstytucją. Ograniczenie, które naruszenie przewiduje odpowiedzialność za wskazane wykroczenie, nie było więc wiążące. Z uwagi na powyższe sąd odmówił w przedmiotowej sprawie zastosowania przepisów wskazanego rozporządzenia jako niezgodnego z konstytucją. Sąd był władny tego dokonać, jako że jest uprawniony do incydentalnej kontroli konstytucyjności prawa i może pominąć niekonstytucyjny akt prawny w procesie orzekania. Podstawę w tym zakresie stanowi artykuł 178 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym sędziowie w
w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji oraz ustawom. Nie doszło zatem do wypełnienia przez obwinioną znamion wykroczenia, o którym mowa w artykule 116 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Postępowanie należało więc umorzyć na podstawie artykułu 5 paragrafu 1 punktu 2. Także tak, kochani, jeżeli ktokolwiek myślał, że postępujemy niezgodnie z prawem, byliśmy w pełni świadomi tego, co robimy, wiedzieliśmy, że prawo, konstytucja jest po naszej stronie i że my prawa nie łamiemy, a zatem nadejdzie niedługo czas, że ci, co to prawo łamali, będą za to odpowiadali. Przed nami, słuchajcie, 19 sierpnia przesłuchanie w sanepidzie. Zostałam wezwana, ponieważ trochę chyba... To, które wróciło... Tak, tak, chyba nie wiedzą za bardzo, co z tym zrobić, także no zobaczymy 19 sierpnia wraz z mecenasem, będę w sanepidzie i co później zobaczymy, kolejna rozprawa 16 września. Będziemy Was informować na bieżąco, gdyby coś się zmieniło, coś się pojawiło nowego. Także słuchajcie, dziękujemy, jesteśmy bardzo szczęśliwi i to jest... taki wyrok sądu, na który czekaliśmy. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy za wsparcie, działamy dalej. Kolejna bitwa wygrana za nami, kolejne przed nami. Do zobaczenia wkrótce z dobrymi wieściami. Dalej się szykujemy. Trzymajcie się, pa!